Grzegorz Schetyna i Ewa Kopacz ostatnio się oburzali i mówili do obecnie panującego zespołu, do obecnie panującej formacji, aby nie zwalać wszystkiego na poprzedników. No ale jak tu nie zwalać wszystkiego na poprzedników i jak tu nie zastanawiać się na tym, co państwo robili, kiedy dzieją się takie rzeczy, o których piszemy w najnowszym numerze Tygodnika w sieci, między innymi w artykule Utopione miliony PGNiG. Ten artykuł pisany przeze mnie wspólnie z Markiem Pyzą mówi o budynku przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. To jest ekskluzywny biurowiec zbudowany na potrzeby polskiej spółki gazownictwa za 170 milionów złotych. Tuż przed oddaniem, kiedy to spółka gazowa w zasadzie miała ten budynek już zasiedlić, okazało się, że władze PGNiG naciskały na to, aby ten budynek sprzedać za 150 milionów złotych. I tutaj rachunek jest prosty. 20 milionów w plecy, mimo że ta spółka miała być u siebie, miała mieć swoje miejsce na mapie Warszawy, jeszcze w takim specyficznym miejscu, gdzie kiedyś była gazownia warszawska. A więc 20 milionów, to jest jedno wyjście. Gdyby jednak okazało się, że w tej chwili nowy zarząd PGNiG będzie chciał zrezygnować z tej sprzedaży i rzeczywiście wziąć to miejsce dla siebie, to straci, uwaga, 40 milionów złotych. Więc takie dwa wyjścia po poprzednikach obecny zarząd PGNiG dostał. Sami państwo się zastanówcie, czy warto zajmować się tym, co poprzednicy zostawili obecnie rządzącym.